bo street art może być, to może być rzeźba, to może być instalacja, to jest taniec. Street art, uliczna sztuka. Ja zauważyłem na koncertach, że dawniej artysta był na scenie osoba niedostępna. Dzisiaj artysta schodzi ze sceny, śpiewa. Ja doświadczyłem tutaj przedwczoraj takiej sytuacji pierwszy raz w życiu, że na koncercie chłopak z publiczności wyszedł na scenę i zagrał z zespołem. Zagrał ich utwór w ogóle, to jest magia jakaś. Ale słuchajcie, Dominik ma odwagę, podszedł do nas i zapytał się, czy może z nami zagrać, a że my jesteśmy nie do końca normalni, powiedzieliśmy, wiadomka, jesteś z nami, grasz z nami, dlatego zachęcę go wami. Do tej pory jest tak, że trzeba było się wybrać do galerii, to jest wyprawa, żeby zobaczyć obrazy, a dzisiaj każdy może je zobaczyć. Artyści wychodzą na ulicę. I tak naprawdę ostatnia góra to jest tylko jakaś plama, patrz, zobacz, o. Nie? A patrz tam drzewo znane, jest jakieś tam ciemniejsze, a tamte już takie już przygaszone. Musimy mieć czasami pod górkę, musimy mieć czasami źle, żeby docenić to właśnie to lepsze. Po to jest burza, po to jest zima, żebyśmy docenili wiosnę i uśmiech i słońce i to ciepło. Bo tak jakby było cały czas ciepło, ciepło, to by było beznadziejnie. I tak samo jest właśnie z moim życiem. Nie? Osoba widziała, jak Piotr Szczypak, jego starszy brat. Jeszcze spalił nam się dom z wszystkim, co mieliśmy. Mój mąż mnie bił. Gdybym ja czytała taką historię życia, to pomyślałabym sobie, że to jest nieszczęśliwe życie. Jest w tym jakaś tajemnica, nie? Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe przyjmować cierpienie, nie jęcząc, nie obrażając się na cały świat?